Dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, trzecia partia meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Gukeszem a Ding Lirenem. Mecz nabrał wielkiego rozpędu, bardzo ciekawe partie, bardzo ostro i niekonwencjonalnie zaczyna grać Gukesz, co się może podobać kibicom, ale przede wszystkim zaskoczenie na Ding Lirena chyba działa, bardzo ciekawie się to wszystko zapowiada. Zapraszam serdecznie do analizy. Przy okazji wspomnę, że od dzisiaj, czyli od 28 listopada od godziny 20 rusza Black Friday, do 30% zniżki na kursy szachowe na szachuś.pl. Zapraszam serdecznie, jeżeli chcecie podnieść swój poziom gry, jest ku temu fajna cenowa okazja. No i jedziemy tutaj z tematem. Gukesz rozpoczął ruchem D4, wcześniej grał E4 w pierwszej partii, tym razem posunięcie D4, skoczek na F6, skoczek na F3, posunięcie D5 i C4. Mamy tutaj już gambit hetmański na szachownicy, ruch E6. No i co ciekawe, w tym wypadku od razu poszło wybicie. Ciekawostką jest to, że Gukesza przygotowuje Grzegorz Gajewski, arcymistrz Polski, który również był sekundantem Viswanathana Ananda, więc no, Grzesiek jest świetnym sekundantem, teoretykiem niesamowitym, więc tutaj na pewno świetnie pomaga Hindusowi. Skoczek na C3, normalna sprawa, tu się nic złego nie dzieje, normalna pozycja, bardzo zdrowa i hetman C2. Zaskoczeniem jest dla mnie to, że Gukesz gra bardzo szybko. On jest tutaj świetnie przygotowany, a Ding no patrząc po partii troszeczkę pomyślał. Na razie ruch G6, wszystko jest normalnie. G6 jest posunięciem ciekawym. Tutaj nie chodzi o to, żeby wstawić gońca na G7, co może być zmyłką, tylko żeby wstawić gońca na F5. Taki ciekawy myk, dlatego że goniec F8 lepiej będzie się czuł na przykład na polu D6. W tym wypadku, co ciekawe, ruch H3. No i właśnie Gukesz, tak jak w pierwszej partii zaskoczył przeciwnika ruchem G4, znowu się szykuje do tego posunięcia. Nastąpił ruch goniec na F5, hetman na B3 z atakiem oczywiście na pionka i hetman B6. No i tutaj się zaczyna ciekawa sprawa. Co ciekawe, silnik wskazuje tutaj remisową pozycję, minus 0,1, czyli czarne, ciutkę lepiej, ale to nie ma znaczenia. Tutaj przygotowanie pod silnik nie zawsze spełnia swoją rolę, ważny jest czynnik ludzki. No i jest posunięcie G4. Jak można by było się tutaj zachować? Słuchajcie, sprawa prosta. Odejście gońcem na E6 i gramy normalnie w szachy. Czarne myślę, że nie miałyby żadnych problemów, a nawet by chciały, żeby tutaj poszło wybicie hetmana. Fajnie otwiera się wieża, świetne pionki byłyby. Pozycja czarnych jest, można powiedzieć, nienaganna, tyle że Gukesz na pewno by nie wybił hetmana, no bo to byłoby kiepskie. W każdym razie po ruchu G4 tutaj Ding wybił hetmana, no i pionek AB. Kto by z nas chciał mieć takie pionki? No nie każdy pewnie, aczkolwiek tu są bardzo fajne, wymyślone konkrety. No i znowu powtarzam, goniec jakby ruszył sobie na E6, to pozycja jest bardzo normalna, myślę, że Ding nie miałby żadnych problemów. Oczywiście planem białych byłoby przesunięcie pionka do B, choć nie byłoby to proste, zobaczcie, goniec świetnie to pilnuje. No ale Ding pokusił się o ruch goniec C2, który też nie jest zły, ale już trzeba bazować na wielkich konkretach. Goniec tego pionka atakuje, no i pytanie, co zrobić z tym pionkiem? Czy grać skoczkiem na D2? Skoczek D2 jest fatalnym posunięciem, dlatego że wszedłby skoczek na A6, na B4 świetnie by to obronił i przyblokował skrzydło hetmańskie. Nie za bardzo wiadomo, jak białymi to rozgrywać dalej. Ale Gukesz na ten ruch miał świetną odpowiedź i zagrał bardzo szybko. Zwróćcie uwagę też na czas po ruchach, jaki jest tutaj przy szachownicy przypisany. Goniec na F4. No i teraz pytanie, czy można zbić pionka na C2? Otóż nie można, dlatego że pozycja białych tutaj robi się fantastyczna. Dlaczego? Gramy skoczkiem na D2. Jeżeli goniec by odszedł na C2, no to ten goniec jest atakowany przez wieżę. Jeżeli ucieka na E4, to F3. No i z figurą trzeba się pożegnać. Na tym poziomie to jest koniec partii. Więc w tym wypadku goniec jakby odszedł na C4, no powiedzmy goniec się ratuje, ale pozycja nadal byłaby kapitalna białymi po wybiciu. Jest takie posunięcie jak po prostu E3. Wykorzystujemy gońca z F1 i atakujemy pionka. I jakbyśmy tego pionka odbili, białe mają parę gońców i bardzo przyjemną grę. Jeżeli czarne by tego pionka na siłę chciały bronić, to jest goniec G2 i grozi skoczek na B5. Robią się tutaj wielkie problemy. A po ruchu A6, niespodzianka, która też było przeliczone pewnie przez sztab tutaj sekundantów Gukesza. Bicie na B8, wieża bije, no jest bicie z szachem, król odchodzi i bicie na A6. Nie dość, że białe tutaj porobiły wielkie perturbacje, mają pionka więcej, pozycja byłaby na pewno wygrana, więc no cóż, trzeba byłoby uważać. Goniec F4, więc pionek B3 jest w tym momencie nietykalny. Co nastąpiło? Posunięcie H5, czyli atak pionka G4, taki typowy atak, właśnie jak pionki się bardzo wysuwają, no i teraz białe grają wieża G1 z obroną pionka, zwyczajnie, wybicie, no i w tym układzie skoczek zagrał na D7. Ciut lepiej mają w tym momencie białe, no i teraz widzimy, że ten pionek jest tutaj zagrożony, trzeba zagrać skoczkiem na D2, bardzo fajne posunięcie, prosty teraz plan, wieża C1 z atakiem na gońca. Wieża zagrywa na G8 i tutaj jeszcze zostało wtrącone wieża, przepraszam, G5, bo jeżeli byśmy zagrali wieżą na C1, no to jest wtrącenie G5 i ten goniec ucieka, albo wymieniamy tu i czarne są świetne, więc białymi tutaj nic byśmy nie uzyskali. W każdym razie tutaj jest wtrącenie G5, bardzo dobry ruch, skoczek H5, no i ten goniec tutaj ucieka na H2. Wieża zagrywa na H8, ale co by się stało, jakby goniec uciekł na F5? Po tym posunięciu, no, byłoby to jedno z lepszych ruchów w tym momencie, ale Gukesz na pewno miałby przygotowany taki ruch jak E4. Bardzo możliwe, że ruch F3 byłby też ciekawy, żeby zagrać E4, choć E4 wygląda bardziej dynamicznie. No i po wybiciu tutaj skoczek by wybił, prawdopodobnie takie wymiany by nastąpiły, ale zobaczcie, jakie są słabe punkty w obozie przeciwnika, za bardzo nie widać, jak skoczek ma grać. Myślę, że para gońców tutaj przy tej zepsutej strukturze pionków białych jest dużą rekompensatą i białe byłyby świetne w tej pozycji, mimo że silnik ocenia to jako 0-0 około, ale z punktu psychologicznego myślę, że białe byłyby tu świetne. To jest tylko moja ocena. W każdym razie goniec H2, wieża zagrała na H8, no i posunięcie F3. Ograniczamy gońca, pozwalamy mu pójść na F5, ale wtedy dostaniemy fajny ruch E4. Po ruchu F3 skoczek zagrywa na G7 z atakiem na gońca, no i goniec G3 oczywiście i wieża znowu zagrywa na H5 z atakiem na pionka. W tym wypadku już jest ruch E4 i teraz problem po stronie czarnych jest ogromny. Goniec C2. Za bardzo nie ma gdzie się poruszyć. W tym momencie nastąpiło bicie. Co by się stało, gdyby teraz wieża zbiła na G5? Odpowiedź jest bardzo prosta, drodzy widzowie. Wieża C1 z atakiem na gońca i zdobywamy materiał. Po wybiciu nastąpiło wybicie. Tak samo teraz jak zbijemy na G5, to jest wieża C1, ale zagrał skoczek na E6 właśnie z atakiem na dwa pionki. Trzeba przyznać, że pozycja jest bardzo zwariowana, tyle że białe tutaj już się nastawiły na tego gońca i tego gońca raczej stąd nie wypuszczą. Wieża C1 już konkretnie, zobaczcie, ile przygotowań, ile tych ruchów musiało nastąpić, żeby zaatakować tego gońca. Na Ding się na to godzi i zbiera pionki. Skoczek zbija na D4 i goniec F2, próba odciągnięcia skoczka jedynego obrońcy gońca. Prosta sprawa. Goniec zagrywa na G7 z obroną. No i teraz oczywiście po takiej wymianie tutaj czarne byłyby świetne, bo wieża musi uciekać. No i mamy tutaj wybicie, goniec na E3. Bez figury stałyby czarne, ale pozycja białych wydaje się katastrofalna z uwagi na to, że zdejmujemy jeszcze pionka z G5 i dużo pionków po stronie czarnych by było, więc rekompensata bardzo dobra. Co ciekawe, w tej pozycji Gukesz zagrywa skoczek E2, czyli jeszcze mocniej odciąga skoczka z D4 i słusznie. Zobaczcie, że też nie ma tutaj na F3 mata, co ciekawe, to taka pozycja nietypowa, no wiadomo, skoczek broni. W tym momencie skoczek zbił na B3, no i Gukesz odbija w końcu tego gońca i figura więcej po stronie białych. Jest bicie na D2 i odbija to król. Bardzo odważnie król odbija, król idzie do centrum. Skoczek na E5, są groźby oczywiście i skoczek na D4, tym groźbom zapobiegamy. Wieża broni, grozi jakiś tam goniec na E2, figura więcej, trzeba tutaj tylko białymi się ustabilizować. Wieża D8 wchodzi do gry i król na E2, co ciekawe, bardzo logiczne podejście. Zobaczcie, białe zeszły ze związania, król broni na F3, no i teraz wieża zagrywa na H2, kolejne związanie, ale goniec G2 po stronie Gukesza. tak po prostu w końcu ta figura została wyprowadzona. Posunięcie A6, posunięcie B3, tak żeby skoczek nie miał jakiejś furtki, a przy okazji goniec w przyszłości nie atakuje pionka. Według mojej oceny bardzo taki fajny ruch. Wieża D7, no i bardzo ładny manewr. Wieża C1, król E7 i wieża D1. Przestawienie wieży z C2 na D1, był na to czas. Chodzi o po prostu akcję na linii D. Figura więcej, więc dużo białe mogą tutaj sobie już na dużo pozwolić. Król zagrał na E8, no i widać, że król E7, król E8 to są takie ruchy już bezradności, można powiedzieć, czarnych. W tym momencie goniec zagrywa na G3, wieża znowu poluje na pionka, no i skoczek na F3. Próba fajnych wymian. No i teraz tak naprawdę trzeba to zrobić. Czarne wymieniają. Przepraszam, tutaj wybił król do centrum. No i teraz zwróćcie uwagę, co by się stało, jak na przykład wieża by zbiła, wieża by zbiła, wieża by zbiła. Koniec H4, no i po odejściu dajemy pięknego widowiskowego mata, tyle że to nie nastąpiło absolutnie. Po tej wymianie, na przykład jakby wieża zbiła, no to sprawa też jest prosta. Wybijamy, król wybija, goniec H3. No i czy król odejdzie na E8, na C7 nie może. Tutaj na F5, F5 może być zagrany ruch, trochę się gubię w zeznaniach. No to mamy fajne też posunięcie jak wieża D1 i w późniejszym temacie można zagrać wieża E1 na przykład, a jeżeli król gdzieś tam daleko odejdzie, to ruch E5 jest mile widziany. Myślę, że białe tutaj spokojnie sobie dają radę bez takiej ilości pionków, no ale dekoordynacja figur jest fatalna czarnymi. W każdym razie poszło bicie na F3, goniec zaatakował wieżę, wieża H1, no i wieża zbiła teraz tego pionka. Zobaczcie, bardzo dużo pionów po stronie czarnych, aż 3. No ale para gońców, 2 gońce na tym poziomie. Też trzeba zwrócić uwagę na czas, jaki dysponują panowie. Zobaczcie, 5 ruchów do kontroli, a Dingowi zostało 9 sekund. No niestety jest to bardzo mało czasu. Goniec na H3 z atakiem, posunięcie F5 i goniec F4. No i w tym momencie, moi drodzy, z tego co widziałem na transmisji, wieża zagrała na H5, ale już po czasie i Ding przegrywa partię. Choć ten ruch i tak już przegrywa, bardzo fajna taktyka wchodzi w tym momencie. Goniec na F5. No i zobaczcie, atakujemy wieżę, gdzie można wybić ją z szachem. Tak naprawdę nie widać, co grać. Jak pionek wybija, to wybijamy tutaj. No a jak wybija wieżę na H1, to bijemy z szachem. No i tutaj wybijamy na H1 z totalnie wygraną pozycją. W tym momencie się zakończyła partia. Wygrywa Gukesh. Mamy w meczu 1,5 do 1,5. Bardzo ciekawy układ. Bardzo fajnie to się układa pod kątem kibicowania. Sam jestem ciekawy, jak to się wszystko potoczy. Czy Ding Liren się podłamie psychicznie, chociaż jest dzień przerwy, teraz o trochę odpoczynku. No ale się dzieje. Dzieje się, bardzo fajny mecz póki co. No i cóż, dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, cześć.